Dobry wieczór, witam serdecznie na kolejnym webinarze. Dzisiaj podstawy przedsiębiorczości w zawodzie psychologa. Dzisiaj gościmy we Wrocławskim Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologicznego Mentali. Jest to firma, instytucja, inicjatywa wrocławskiej psycholożki, terapeutki, kobiety przedsiębiorczej z dyplomem psychologa. Dobry wieczór, Natalio. Dobry wieczór wszystkim. Na początku chciałabym się przedstawić. Ja jestem Natalia Miszczyszyn. Jest ze mną Paulina Piuro. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jest to dla nas zaszczyt, wyróżnienie, że możemy tutaj z Wami spędzić ten dzisiejszy wieczór, popołudnie później. Cieszymy się, że możemy się podzielić z Wami naszymi praktykami. Tak jak Natalia wspomniała, kierując się poszanowaniem wartości etycznych zawodu, połączyła to biznesowo, zapraszając do swojego projektu młodych wrocławskich psychologów, którzy nie tylko posiadają wiedzę psychologiczną, ale potrafią prowadzić na wysokim poziomie psychoedukację w mediach społecznościowych, chociażby takich jak Instagram czy na TikToku, na których często można zobaczyć i usłyszeć naszego drugiego gościa, Paulinę Piuro. Dobry wieczór. Dobry wieczór, ja też się chciałam tutaj z wszystkimi przywitać i mam nadzieję, że Wam troszeczkę przybliżymy tego, jak wygląda nasza praca. Także zapraszamy. Ja jak zawsze zachęcam do zadawania pytań w trakcie naszego webinaru. Proszę nie czekać na koniec, bo czasami zdarza się tak, że przy końcu już nie ma czasu na odpowiedź na pytania, więc jeżeli się jakieś pytania w trakcie naszej rozmowy pojawią, zapraszamy na czacie, będziemy zerkać i będziemy starać się odpowiadać na bieżąco. Natalio, Mentali to w biznesowym slangu ten rodzaj inkubatora przedsiębiorczości, który swój startup tworzy, by nieść ukojenie duszy człowiekowi. Jaka jest motywacja do zawodu psychologa, czy samego w ogóle studiowania psychologii w tych czasach? Myślę, że to jest takie bardzo szerokie pytanie, że tych motywacji mamy naprawdę bardzo dużo. Myślę, że taką częstą motywacją jest chęć zmiany sposobu życia. Częstą motywacją jest chęć poznania siebie. Ale taką, myślę, najczęściej spotykaną to jest to, że chcemy nieść pomoc innym ludziom. Myślę sobie, że to jest chyba taka najsilniejsza motywacja, która sprawia, że ludzie się decydują na te studia, bo chcą po prostu być wsparciem, pomocą, służyć innym osobom. Myślę, że też jest taka motywacja związana z chęcią rozwinięcia swoich na przykład umiejętności miękkich. Mogę Wam powiedzieć o bardzo takim ciekawym moim doświadczeniu z mojej pracy terapeutycznej. Mam u siebie w terapii dwie klientki, które pod wpływem bycia w procesie terapii podjęły decyzję, że pójdą na studia z psychologii. I ich motywacja jest właśnie taka, żeby poznać siebie, być lepszą mamą, zgłębić wiedzę o sobie. Także myślę, że tych motywacji naprawdę jest dużo, ale chyba tą najgłówniejszą, przynajmniej u mnie tak na przykład było, to było to, że chciałam pomagać innym ludziom. Rozumiem. Paulino, a jaka była Twoja motywacja, żeby iść na psychologię? No ja w sumie podobnie, jak gdzieś tam zawsze odnajdywałam się ogólnie wśród ludzi. To taki chyba typowy schemat dużej ilości psychologów, także gdzieś tam jacyś znajomi, coś tam jakoś tak. Ktoś tam powiedział, że przy mnie się czuje jakoś tak bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. Później gdzieś miałam taki moment, to do tego później też gdzieś tutaj może przejdę, ale ten typowy, że nie, no psychologia to nie, bo wszyscy mówili, że później nie ma po tym pracy. Więc gdzieś to odstawiłam na chwilę, ale przy wyborze tak naprawdę w liceum, co robić dalej, tak, bo oczywiście na profil w liceum poszłam zupełnie niezwiązany.
Więc co robić dalej? Faktycznie stwierdziłam, że ta psychologia to jest to, bo gdzieś tam przeglądając różne kierunki studiów było takie, no tutaj może to, może tamto i tak dalej, a jak w końcu gdzieś tam znowu przyszła ta psychologia, to było tak, że to jest to, co ja chcę robić, chcę pracować z ludźmi, chcę, bo się w ogóle w tym odnajduję, chcę gdzieś też pomagać, coś wnosić w czyjeś życie, bo tutaj też bez względu na to, czy pracuje się tak bardziej klinicznie, czy nawet biznesowo, tak gdzieś ta psychologia biznesu, psychologia sportu, wszelkie inne odnogi, że tak powiem, psychologii, no to też jest cały czas jako pomoc, niesienie tej pomocy, po prostu pokazywanie innego, no inaczej można na coś spojrzeć, więc no to gdzieś też była ta moja główna motywacja, żeby być wśród ludzi, pracować z ludźmi i im pomagać. Natalio, wspomniałaś o swoich dwóch pacjentkach, które pod wpływem procesu terapeutycznego zdecydowały się podjąć studia psychologiczne. Powiedz, czy jest jakiś czas, kiedy można podjąć te studia, czy nie ma takiego czasu i każdy czas jest dobry? Ja tutaj, Łukaszu, myślę, że w przypadku takiej dziedziny wiedzy, jaką jest psychologia, jest to dziedzina, która się cały czas rozwija. Nie ma czegoś takiego, że jakiś czas jest wskazany, najlepszy. Myślę, że na każdym etapie życia osoba, która się decyduje na podjęcie tych studiów, skorzysta w nich w taki sposób, w jaki będzie mogła na ten moment. Myślę sobie, że ta decyzja o podjęciu tych studiów jest takim wejściem na taką drogę stałego rozwoju, jak się już na niej pozostanie. I w moim odczuciu mam wrażenie, że czas, wiek w naszym zawodzie tutaj aktywnych terapeutek działa na korzyść, bo z każdym rokiem mamy coraz większe doświadczenie życiowe i tutaj akurat myślę, że wiek działa na korzyść, jeśli chodzi o pracę terapeutyczną w gabinecie z klientami. Natomiast myślę, że to, co ja zawsze staram się powtarzać, że jeśli ktoś na przykład czuje w sobie taką chęć, ma możliwości, gotowość do podjęcia studiów z zakresu psychologii, to myślę, że warto spróbować, bo te studia naprawdę są takim bardzo wartościowym i rozwojowym doświadczeniem. Tutaj pojawił się komentarz pani Małgorzaty, która mówi, że ja też mam 49 lat, jestem na trzecim roku studiów, polecam serdecznie. Czasem wiek również jest atutem z racji doświadczenia. Dokładnie, ja się pod tym podpisuję. Widzę różnicę, kiedy byłam młodszą terapeutką, a teraz, kiedy mija mniej więcej 10. rok mojej pracy w obszarze takim szeroko rozumianym, pomocowym. Także myślę, że tak, tak. Ja tutaj też dodam do tego, że tak naprawdę te studia typowo, tak, psychologiczne, jeżeli by zaczynać od początku, trwają faktycznie 5 lat. Tylko z jednej strony to ktoś by mógł powiedzieć aż 5 lat, ale z drugiej strony to jest tylko 5 lat. Więc jeżeli mamy na przykład do końca życia pracować w zawodzie, który nam zupełnie nie sprawia satysfakcji, który nas męczy, nawet jak mamy lat, nie wiem, 30, 40, 50, to jednak cały czas mamy przed sobą jeszcze tam naście albo 10 lat pracy, więc lepiej podjąć tą decyzję, stwierdzić, dobra, jeżeli może nie ta praca, to da mi to coś innego, gdzieś tam ta psychologia cały czas się tworzy tak naprawdę, więc też mogą powstać jakieś nowe miejsca pracy związane z psychologią, więc no, to jest tak naprawdę tylko 5 lat. Jak widać po wpisach na naszym czacie pojawiają się kolejne informacje. Tutaj pani Jagoda mówi, że ja mam 39 lat i zaczęłam pierwszy rok studiów. Tutaj pani Małgorzata pisze, że też tak myśli, że zamierzam żyć do 100 lat więcej. Cóż to jest 5 lat, Paulina? Dokładnie. Więc tutaj jak najbardziej nasi słuchacze się z wami zgadzają. Natalia, ja bardzo trzymam kciuki, bardzo trzymamy kciuki, bo na tych studiach też są różne gdzieś tam zadania do wykonania. Dla mnie takim, pamiętam, przedmiotem trudnym była statystyka, ale przetrwałyśmy to i myślę, że naprawdę fajna, dobra decyzja.
No tak, statystyka również dla mnie nie była prosta i była zaskoczeniem, ponieważ nie spodziewałem się, że aż taki przedmiot matematyczny będzie na tak humanistycznych studiach, ale daliśmy radę i czego życzymy również naszym słuchaczom. Natalio, jak słyszymy i czytamy, różne są motywacje, żeby zostać psychologiem, zacząć studiować psychologię. Zawód psychologa to też dosyć specyficzna profesja, ponieważ będąc lekarzem duszy, musimy być w tych czasach równie dobrymi przedsiębiorcami, marketingowcami i potrafić sprzedawać swoją wiedzę, doświadczenie i umiejętności na rynku przesytu różnych form pomocy i wsparcia psychologicznego, jakie teraz są. Jakie zatem są możliwości wyboru ścieżki zawodowej psychologa, kiedy już będziemy posiadać w ręku ten wymarzony dyplom psychologa? To może Łukaszu, ja tutaj się tak jeszcze, zanim odpowiem na to pytanie, to pozwolę sobie powrócić do jednego z pierwszych pytań, które zadałeś odnośnie rodzajów motywacji. Ja myślę, że tutaj można spróbować połączyć tą odpowiedź właśnie w taki sposób, że po pierwsze wydaje mi się, że najważniejszą jest rzeczą być wobec siebie szczerą i zapytać samą siebie, co tak naprawdę mną kierowało przy wyborze tych studiów, jak ja siebie gdzieś chcę widzieć, ponieważ możliwości jest bardzo dużo. Można pracować w szkole, w przedszkolach, w różnych instytucjach opiekuńczych, można pracować w różnych ośrodkach typu MOPS na przykład, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, można pracować na różnego rodzaju oddziałach. Można również też pracować w centrach psychologicznych, czyli jest to taka bardziej praktyka gabinetowa i przykładem tego jest właśnie Mentali, które stworzyłam. Także myślę, że jest jeszcze wiele innych możliwości, gdzie może pracować psycholog, na przykład wszelkiego rodzaju działy HR, czy też jakieś firmy doradcze. Myślę, że ten zawód stwarza naprawdę dużo możliwości. Stąd ja też bardzo często zachęcam i będę Was tutaj zachęcała, żeby nie bać się próbować. Warto jest spróbować pracy, jak macie taką możliwość, w różnym charakterze, dlatego że wtedy możecie poznać, co jest Wam bliższe, a co dalsze. Nawiązałaś do pracy gabinetowej. Czy mogłabyś powiedzieć, jak ta praca gabinetowa faktycznie wygląda od takiego przysłowiowego podwórka? Kiedy się zaczyna pracę, kiedy się kończy? Jak dużo trzeba poświęcić, żeby odnieść taki sukces, jaki Twój zespół odnosi we Wrocławiu? Jak wygląda praca gabinetowa? Nie wiem, słuchajcie, od czego zacząć. To może od tego, że jest to praca wymagająca, która nie kończy się na pracy z klientami w gabinecie, czyli nie jest to tylko 50 minut, jak nieraz się wydaje, tylko towarzyszą temu różne obowiązki, które mamy do spełnienia albo powinniśmy spełnić, czyli na przykład uczestniczenie w różnych superwizjach grupowych, indywidualnych. Superwizje to są takie spotkania, na których prezentuje się swoją pracę z klientami i konsultuje się to z osobami, które są bardziej doświadczone, czyli superwizorami. Mamy superwizje grupowe, gdzie spotykamy się jako grupa, oraz indywidualne. Też myślę, że dobrą praktyką jest, przynajmniej ja tak pracuję, że uczestniczę regularnie w terapii własnej. To, co jest uruchomione podczas pracy terapeutycznej z klientami w gabinecie, co mnie poruszy gdzieś bardziej, to jest to właśnie taka przestrzeń, gdzie ja w bezpiecznych warunkach mogę zaopiekować się tymi obszarami poruszonymi przez pracę z klientami. Myślę też, że to jest też bardzo ważny aspekt, który dotyczy szkoleń. Większość osób, które pracują gabinetowo jest po prostu w stałym procesie szkolenia i to są krótkoterminowe szkolenia, ale też są to często bardzo długoterminowe szkolenia. Mogę Wam powiedzieć jako przykład takiego szkolenia, w którym ja teraz uczestniczę od niedawna, jest praca z traumą. Jest to szkolenie, na które czekałam bardzo długo, ponieważ żeby tam się dostać, trzeba było spełnić różne kryteria związane z doświadczeniem zawodowym, z realizacją określonych innych szkoleń, także
I są to też, myślę, ważny aspekt, często bardzo kosztowne szkolenia. To też myślę, że warto o tym wspomnieć, bo oprócz czasu są to kosztowne szkolenia. Co jest jeszcze takiego istotnego? Praca w gabinecie to jest też taka praca, gdzie ważne są przerwy, dbanie o siebie, bo my jesteśmy narzędziami w swojej pracy i tutaj ja bardzo często zachęcam osoby z zespołu Mentali, aby robiły sobie przerwy co kilka godzin po to, żeby zachować świeżość umysłu i też po prostu swój taki dobrostan. Rozumiem. Także myślę, że to jest taka praca, gdzie wielu rzeczy nie widać. Natalio, wspomniałaś o różnego rodzaju szkoleniach krótkoterminowych, długoterminowych. Powiedz mi, bo często my studenci na studiach słyszymy zawód psychoterapeuty, szkolenie terapii poznawczo-behawioralnej, a ty mówisz o całkiem innego rodzaju ścieżce rozwoju zawodowego, która jest też bardzo istotna. Czy mogłabyś powiedzieć właśnie dlaczego? Nie wiem, Łukaszu, nie do końca zrozumiałam pytanie, bo o jakiej ścieżce mówisz teraz? Pytam o to, że każdy z nas, studentów na studiach, myśli o tym, zrobię terapię poznawczo-behawioralną, kurs terapeuty i mogę zacząć pracować i jest super. A tutaj mówisz o dodatkowych szkoleniach. Co one dają, co one wnoszą do takiej pracy? Okej, okay. Dobrze, bardzo dziękuję za to doprecyzowanie. Ja myślę, że one wnoszą to, że dzięki obserwacji i poddawaniu autorefleksji swojej pracy gabinetowej widzimy, jakie jest zapotrzebowanie, na jakie obszary wiedzy. Mogę Wam powiedzieć o moim takim własnym doświadczeniu. Pracując z osobami dorosłymi w gabinecie, jakiś czas temu zorientowałam się, że podczas żadnych szkoleń nie jest poruszany aspekt związany z seksualnością dorosłego człowieka. Stąd zaczął mnie ten temat gdzieś bardziej interesować i dzięki tutaj koleżankom właśnie z zespołu Mentali dowiedziałam się o studiach podyplomowych, które są zatytułowane Seksuologia praktyczna. I zdecydowałam się podjąć te studia, ponieważ wiedziałam, że to jest ta cząstka, której mi brakuje. Także myślę, że to jest też tak, drodzy Państwo, że warto obserwować to, co się zadziewa. Być uważnym na to, co was, jakich klientów zaczynacie mieć, co was interesuje, gdzie czujecie niedosyt i wtedy pod to po prostu poszukiwać sobie szkoleń. I też myślę, że warto pytać. Warto pytać, szukać osób, które uczestniczyły w takich szkoleniach. Ja bardzo często, zanim podejmę jakieś szkolenie, szukam po prostu w internecie osób, które na przykład zajmują się określoną techniką, metodyką pracy. Piszę wtedy SMS-a z prośbą o rozmowę i zazwyczaj nie spotykam się z odmową, wręcz z przyjacielską taką rozmową i poradą. Natalio, wzięłaś swój zawodowy los we własne ręce i w nowatorski sposób przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorczości. Tworzysz pewnego rodzaju nową jakość świadczeń kompleksowych usług psychologicznych, pomagając pacjentom, tworząc przy tym przestrzeń do indywidualnego rozwoju młodym psychologom z Wrocławia. Co kryje się u podstaw sukcesu Mentali? Jak powstało Mentali? Bo patrząc na to, jakie mamy w tym momencie gabinety na naszym rynku, Centrum Mentali wyróżnia się. Bardzo miło mi to słyszeć. Słuchajcie, już Wam mówię. Motywacja była taka. Pracując na początku w gabinecie, na początku mojej ścieżki psychoterapeutycznej, zorientowałam się, że bardzo często jest tak, że jak przychodzi do nas klient, to przychodzi na przykład z długą historią chorobową. Bardzo często jest tak, że klienci przychodzą z ogromnymi teczkami dokumentów i przychodzą, bo po prostu już nie wiedzą, do jakiego specjalisty pójść. I zaczęłam obserwować, że
to sprawia dużą frustrację, bo przychodzi taka osoba, która chodzi od specjalisty do specjalisty i szuka pomocy dla siebie. I moją intencją było stworzenie takiego miejsca, gdzie osoba, która szuka pomocy, zostanie w sposób kompleksowy zaopiekowana. Czyli jak my to realizujemy? Na przykład przychodzi do mnie klient na psychoterapię i ja rozeznaję się, że na przykład wskazana jest współpraca z panią psychodietetyk. No to kieruję do naszej pani dietetyk, psychodietetyk, naszej Malwiny. Albo jest potrzeba współpracy kilku terapeutów. W przypadku na przykład rodzin, gdzie nieraz zalecamy terapię rodzicom jako format to spotkań towarzyszących terapii dziecka lub innej konstelacji. I ta idea, która towarzyszyła mi, polegała na tym, żeby klient mógł uzyskać maksymalnie szeroką pomoc w jednym miejscu, tak żeby czuł się zaopiekowany. I oznacza to też w praktyce to, że za zgodą naszych klientów my między sobą rozmawiamy na temat naszych klientów, ich spraw, co pozwala nam też mieć dodatkową wiedzę i większą uważność, co może być istotne u danego klienta. To jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, podejście holistyczne do pacjenta, czyli nie patrzenie tylko na pacjenta jako dany przypadek do zdiagnozowania, tylko faktycznie jest to pewien sposób na faktyczną pomoc, realną pomoc temu człowiekowi, który do Was przychodzi. Dokładnie tak. Taki mamy cel. Realizujemy go też w taki sposób, że mamy spotkania raz w tygodniu, w poniedziałek o 20 online. Jest to też taka przestrzeń, gdzie każdy może przyjść, wypowiedzieć się, skonsultować. I też co mnie bardzo cieszy, że w naszym zespole panuje taka, bym powiedziała, życzliwa, przyjacielska życzliwość, jeśli chodzi o bycie wsparciem wzajemnym, gotowość właśnie konsultowania, interwizowania poszczególnych klientów. To był jeden z dla mnie z ważniejszych aspektów, który chciałam realizować i mam nadzieję, że jakoś realizujemy w praktyce. Tak, ja tutaj dodam do tego, że faktycznie to u nas w zespole jest. Dzięki temu też nie ma tego takiego strachu, tak, gdzie czasami to się pojawia, jak się zaczyna pracę, że czy ja się mogę zapytać, bo może wyjdzie na to, że nie wiem, jestem niekompetentna, że czemu ja tego nie wiem, a tutaj wręcz przeciwnie jest. Faktycznie można się pytać, gdzieś każdy coś dorzuci i to jest właśnie na zasadzie takiego, że ktoś może popatrzeć na to z zupełnie innej strony. Więc to nie jest, że a dlaczego ty tego nie widziałaś, nie dopytałaś, tylko że jest spróbuj w tą stronę, może wtedy będzie lepiej. Tutaj widzę komentarz pani Michaliny, mówi, nie ma wyścigu szczurów między nami. Ile osób w Mentali pracuje? To jest dobry komentarz pokazujący, że jest to wartościowe miejsce w tych trudnych czasach. Rozumiem, że jest z nami nasza koleżanka Michalina, tak? Tak, jest pani Michalina. Pozdrawiamy Michalinę bardzo serdecznie. W Mentali aktualnie, dzisiaj sprawdzałam, bo aktualizowaliśmy nasze tło na naszym fanpage'u, jest nas 14 osób. 14 osób pracujących z klientami. To jest dosyć spory zespół. Rozumiem, że te 14 osób to są psycholodzy, którzy specjalizują się w różnych obszarach pomocy. Czy możesz powiedzieć, na co taki pacjent w Twoim zespole właśnie może, na co może liczyć i jak Ci się udało skupić tych wszystkich specjalistów w jednym miejscu? Dobrze, to może, żeby jakoś uporządkować tą odpowiedź, Łukaszu, generalnie w naszym centrum każdy jest w stanie, myślę, odnaleźć dla siebie odpowiednią osobę, ponieważ pracujemy w różnych paradygmatach terapeutycznych, mamy terapeutki systemowe, poznawczo-behawioralne, integracyjne. Mamy również bardzo dobrego klinicystę, naszego Kacpra Mikułę, który ma doświadczenie w pracy na oddziale. Także myślę, że każdy jest w stanie u nas odnaleźć osobę odpowiednią dla siebie. Również tutaj mam na myśli
dzieci, młodzież, rodziny, pary? Natalio, każdy z nas studentów zapewne ma za sobą niejedną już rozmowę kwalifikacyjną o pracę lub napisane CV. Jednak rozmowa o pracę na stanowisko psychologa będzie dla nas czymś zupełnie nowym, z czym zapewne każdy z nas się w przyszłości musi zmierzyć. Co powinno zawierać dobre CV psychologa i jak przygotować się do takiej rozmowy? Na co dzień pewnie masz do czynienia z dużą ilością CV osób, które pewnie chcą pracować w Mentali albo chcą jakoś współpracować z Mentali, więc masz to doświadczenie z tej drugiej strony tego szefa. Więc jak przygotować się na taką rozmowę? Dobrze, to ja pozwolę sobie tutaj nawiązać do tej drugiej części poprzedniego pytania, jak udało się tutaj zgromadzić w Mentali tylu specjalistów w kontekście tego, jak napisać CV. Myślę, że jeśli chodzi o rozmowę rekrutacyjną i CV, no to najważniejsze wydaje mi się, że jest autentyczność. To jest jedna z moich wartości, które mną kierują w życiu prywatnym i one są też, ona też jest ta wartość, wartością Mentali naszego zespołu. Myślę, że autentyczność pozwala od początku budować dobre relacje na zasadzie dorosły-dorosły. Czyli co ja tutaj mam dokładnie na myśli? Że jeśli wiem, że chcemy pracować u kogoś, czyli tak jak na przykład w Mentali. Tak, Mentali jest miejscem, gdzie po prostu ja stwarzam ludziom możliwość pracy. To jest istotne, żeby mieć to sprecyzowane, co się chce robić, w jakich strukturach, z kim się chce pracować, jak się chce pracować. Ja na przykład, słuchajcie, mam takie doświadczenia, że bardzo często jest tak w różnych CV, wymogach przy pisaniu właśnie aplikowaniu, że trzeba być po drugim roku szkoły terapeutycznej. Moje doświadczenie jest takie, że to, czy jest się w trakcie szkoły, oczywiście ma znaczenie, ale najważniejsza jest postawa człowieka, czyli to, czy ty chcesz naprawdę pracować w takim przykładowo zespole, czy też chcesz pracować na oddziale i zdobywać doświadczenie kliniczne, może kiedyś zrobić specjalizację kliniczną. I myślę sobie tutaj jako o autentyczności i też takiej szczerości, co wobec przyszłego pracodawcy. Ja na przykład z dużą otwartością przyjmowałam osoby, które nie miały doświadczenia, kiedy widziałam ich postawę, czyli widziałam chęć, gotowość do nauki, zaangażowanie, chęć do udziału w mediach społecznościowych. To są na przykład kryteria, które ja teraz bardzo mocno mam na uwadze, kiedy rozmawiam z potencjalnymi osobami. Bardzo też mile widziane jest to, jak osoby piszą maila, po prostu chcąc nawiązać współpracę, prezentują swoją sylwetkę, proponują zapoznanie się z CV i widać, że to CV jest bardzo też estetycznie zrobione. Rozumiem. O social mediach będziemy jeszcze rozmawiać w dalszej części webinaru, ale chciałbym jeszcze wrócić do Mentali Centrum, ponieważ jest ono, jak już wspomniałem na początku naszej rozmowy, dosyć ciekawym projektem, nie tylko biznesowym, ale projektem pomocy pacjentom. Wiem, że inspiracje czerpałaś z różnych podróży i obserwując to, jak dzieje się na zachodzie, przeniosłaś tutaj na nasz polski grunt. Czy to było trudne zbudować takie centrum? Bardzo dziękuję, Łukaszu, za to pytanie. Myślę, że największą pracą, jaką musiałam wykonać, to była praca nad sobą, czyli pokonanie wszelkich przekonań, obaw co do tego, czy to ma sens, czy to wyjdzie. Myślę o takim też, wiecie, zaufaniu do siebie samej. Ja po prostu wiedziałam, że ja coś takiego chcę spróbować zrobić, wierzyłam, miałam pewne kompetencje zawodowe, które gdzieś tam uzyskałam w przeszłości. Również zanim powstało centrum, brałam udział w odpowiednich szkoleniach, które przygotowywały do prowadzenia takiej placówki. I z tych szkoleń jestem bardzo zadowolona, ponieważ one w krótkim czasie przygotowały mnie
jak właśnie łączyć rolę bycia szefową, bycia terapeutką, bycia koleżanką. I myślę, że tutaj bardzo najważniejsza była praca związana z tym, że się obawiać można, tak? Ja po prostu powiedziałam sobie, biorę, próbuję, zobaczę, wiem, jak chcę, żeby mentali funkcjonowało, jakie standardy chcę, żeby były przestrzegane i myślę, że to wychodzi. To jest coś tak, to jest takie jedno z moich mot życiowych dotyczących tego, żeby robić różne rzeczy pomimo strachu, obaw i niepewności. Także często robiłam pewne działania intuicyjnie, i teraz widzę, że one się sprawdzały. Czyli to jest, wiecie, znów nawiązanie do tej mojej autentyczności. Ja po prostu miałam pewną wizję, aktualnie również mam pewne wizje, jeśli chodzi o rozwój mentali na inne obszary związane z szeroko pojętym dobrostanem psychicznym. I tutaj właśnie tak jak jest z nami nasza terapeutka, seksuolożka Michalina, mamy też taki odłam mentali intymnie. Chcemy normalizować, standaryzować seksualność naszą dorosłych osób i też są inne poboczne teraz wizje, pomysły, jak możemy po prostu dbać i przygotować kolejną ofertę dla naszych klientów. Natalio, psycholog to ciągła nauka, poszerzanie horyzontów, poszukiwanie coraz to lepszych form pomocy psychologicznej. Mówiłaś troszeczkę o swojej ścieżce zawodowego rozwoju, o rozwoju mentali, ale powiedz, jak było u Ciebie na początku, kiedy kończyłaś studia i rozpoczynałaś swoją pierwszą pracę? Jaka była ta droga do momentu tego, w którym teraz jesteś? Moja droga była bardzo długa i jest nadal, i trwa nadal, słuchajcie. Pierwsze studia, jakie skończyłam, to była administracja na Wydziale Prawa we Wrocławiu. Pamiętam, jak na 5. roku dostałam propozycję zostania na studiach doktoranckich w Katedrze Postępowania Administracyjnego i jednocześnie poszłam na praktyki obowiązkowe studenckie. I po dosłownie kilku tygodniach tych praktyk wiedziałam, że to jest nie to, że coś trzeba ze sobą zrobić w tym życiu. Wtedy zaczęłam się zajmować arteterapią. Odbyłam różne szkolenia z zakresu arteterapii i tak się zaczęła moja praca z drugim człowiekiem. Przez 9 lat zajmowałam się arteterapią, w szczególności malarstwem intuicyjnym, które to teraz tak naprawdę wykorzystuję w procesach terapeutycznych, jeżeli klienci mają taką otwartość i gotowość. I w pewnym momencie podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów, grup, doszłam do wniosku, że tak, to jest ten moment, kiedy trzeba iść na psychologię. Pamiętam, jak moi rodzice liczyli, ile będę miała lat, kiedy skończę te studia, tak? No i byli tacy przerażeni, co to będzie. Kiedy obroniłam się jako psycholog, na 5. roku zrobiłam sobie studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej, bo gdzieś miałam też takie, słuchajcie, przekonanie, że potrzebna jest twarda diagnoza. Okazało się w praktyce, że z tej diagnozy nie korzystam. W praktyce, no i wtedy gdzieś tam byłam już przekonana, że chcę pracować w gabinecie terapeutycznym. Podjęłam decyzję o wyborze szkoły psychoterapeutycznej. Tą pierwszą była terapia systemowa. W Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej uczę się. W zasadzie już niedługo będę przystępowała do procesu certyfikacji. A także podjęłam też całościowy kurs we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii na Sołtysowicach, który również teraz gdzieś tam będę w najbliższym czasie kończyć. Także mam wrażenie, że moja droga trwa i jestem na to otwarta, że ona tak jeszcze trwać będzie. Także moja droga była dla mnie taka czasami wyboista, z wieloma trudnościami. I tutaj jakbyście mieli wątpliwości, czy warto, warto. Zawsze będę mówiła, warto iść za tym swoim wewnętrznym głosem, który wam mówi, że idź na tą psychologię, nawet jeśli się okaże, że nie będziecie pracowali terapeutycznie, to będzie, myślę, bardzo wartościowy wkład w wasze po prostu bogactwo wewnętrzne.
I to jest bardzo cenne i ważne, o czym mówisz. Jak widzimy, Natalia wzięła swój zawodowy los we własne ręce i tak jak już powtarzałem, w nowatorski sposób przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań przedsiębiorczości tworzy pewnego rodzaju nową jakość świadczonych kompleksowych usług psychologicznych, pomagając pacjentom, tworząc przy tym przestrzeń dla indywidualnego rozwoju młodym psychologom z Wrocławia. Paulina Piuro, od niedawna absolwentka psychologii, należy do Twojego teamu. Paulino, jesteś świeżo po studiach. Powiedz nam o tym, co każdego z nas czeka, to znaczy koniec studiów, czas na rozpoczęcie pracy zawodowej. Od czego w ogóle zacząć? Jak znalazłaś się w centrum Mentali? To zacznijmy właśnie od tego, jak ja się tutaj znalazłam. Ja na początku, taką można powiedzieć, moją pierwszą pracą typowo związaną z psychologią była praca w przedszkolu. W przedszkolu dla dzieci w spektrum autyzmu. Bo gdzieś jak byłam na studiach, to faktycznie miałam takie podejście, że ja bardzo chcę pracować z dziećmi, z dorosłymi niekoniecznie. I faktycznie ja nadal pracuję z dziećmi, ale z dorosłymi również, tylko większość dorosłych, z którymi pracuję, to są ludzie, tak, no, można powiedzieć, plus minus do 40 roku życia. I zaczęłam pracować w przedszkolu, później zaczęłam pracować w poradni pedagogiczno-psychologicznej i widziałam, że to, ta praca w poradni bardzo mi się podoba, bo to była już taka praca typowo gabinetowa, można powiedzieć, jeden na jeden z dzieckiem, więc stwierdziłam, że chciałabym spróbować w ogóle zakończyć pracę w przedszkolu tak typowo na pełny etat i zaczęłam szukać czegoś innego. I tutaj od razu mogę dodać odnośnie tego, jak w ogóle szukać pracy, żeby się nie poddawać, bo ja do Mentali wysłałam chyba CV 3 razy, jakoś tak. Faktycznie pierwszy raz to gdzieś był trochę taki strzał nieudany. I dopiero później, gdzieś za tym kolejnym razem, tutaj się do mnie odezwali. Ale to jest właśnie to, że czasami jest tego kwestia, że się nie dostanie gdzieś pracy, nie dlatego, że ktoś uważa, że my nie mamy kompetencji, że nas nie chce, tylko na przykład ja akurat się strzeliłam na początku w taki moment, gdzie nikogo nie szukali do pracy. Nie było po prostu miejsca dla nowych osób i dopiero później było to miejsce, więc tak tam się pojawiłam i no, można powiedzieć, że to było gdzieś takie moje trochę marzenie, idąc w ogóle na psychologię, że ja chcę pracować tak typowo gabinetowo. I faktycznie można powiedzieć, że idealnie trafiłam, nie dość, że zespół fajny, to ja tą pracę uwielbiam, bardzo dobrze mi się pracuje. To, co jest w ogóle tutaj bardzo ważne, w ogóle też w tym, żeby jak kończymy te studia, tak, jest to trochę taka panika na zasadzie, że trzeba znaleźć pracę w zawodzie. A nie, nie zawsze, bo też pamiętajmy, że nie zawsze te studia faktycznie to jest to, co my chcemy w życiu robić. Ja akurat trafiłam, że z każdym rokiem wiedziałam, że tak, idę w to, to jest to, ale też nie zawsze ta praca psychologa jest taka typowa, tak? Więc no, ja zaczynałam akurat w przedszkolu z dziećmi, moi znajomi gdzieś tam zaczynali na przykład właśnie w jakichś firmach, bo pracowali w HR-ze, ktoś zaczynał w ogóle w innym miejscu. Także to jest w ogóle najważniejsze na początku, żeby trochę sobie zrzucić tego stresu, że ja muszę znaleźć. Nie, dać sobie czas, poczekać. Też fajnie, że teraz ta psychologia jest coraz bardziej taka rozpowszechniana, znana, tak? Coraz bardziej się w ogóle o tym mówi, że chodzenie do psychologa jest fajne,
że to nie znaczy, że sobie nie radzimy w życiu, tylko wręcz przeciwnie, że to jest po prostu sposób radzenia sobie z jakimiś swoimi rzeczami, tak? Nie, to nie jest takie, że o nie, że to jest, że dlaczego ty chodzisz do psychologa, więc tej pracy też teraz jest po prostu więcej. Bo faktycznie ja gdzieś jak szłam na studia, to był ten taki pogląd, że no po psychologii to co ja tam będę robić, tak? No, że nie ma pracy, a jak jest, to słabo płatna, czy coś takiego. No nie zawsze. Faktycznie, jeżeli się to czuje, bo to też chodzi o to, żeby po prostu iść w tą stronę, gdzie się to czuje. Bo tak jak tu Natalia wspomniała, to jest no ciężka praca. To nie jest praca łatwa, lekka i przyjemna. Bywają takie momenty, ale też bywają takie, że faktycznie ja gdzieś przychodzę wieczorem do domu i potrzebuję posiedzieć sobie po prostu sama w ciszy i tak się troszeczkę no, odstresować, wywalić to wszystko gdzieś tam, co było przez cały dzień. Więc to na pewno pomaga taka świadomość, co się chce robić, ale na początku tej świadomości w ogóle nie ma. Więc tutaj to, co ja polecam, żeby sobie próbować. Jeżeli jest taka możliwość na studiach, to żeby sobie robić jakieś tam praktyki, gdzieś tam wolontariat, coś sprawdzić, spróbować. Też co warto pamiętać, że no ta pierwsza praca nie musi być fantastycznie ustawiona pod godziny, w których my tam chcemy docelowo pracować. Nie musi być mega dobrze płatna, no bo ja też zaczynałam pracę tak dosyć, bym powiedziała, prawie za darmo, ale to mi dało doświadczenie i to jest w tej pracy, uważam, najważniejsze. Też tutaj pracując w ogóle w tym zawodzie, trzeba się w ogóle liczyć z tym, że my trochę pracujemy w niektórych dni wtedy, kiedy inni ludzie przestają pracować, tak? No bo większość osób, gdzieś tam jest ten schemat, tak, 8:00, 16:00, czy tam 9:00, 17:00, no więc my rzadko kiedy kończymy pracę też w danych godzinach. My bardziej gdzieś zaczynamy często pracować właśnie po gdzieś, no do wieczora po prostu, żeby też zapewnić, nie mówię oczywiście, że wszyscy, tak, ale też trzeba gdzieś o tym pamiętać, o takiej otwartości w ogóle, jak się zaczyna pracować, z tym, co możemy w ogóle dostać. Zanim przejdę do kolejnego pytania, to pojawiło się pytanie u nas na czacie od pani Mai, która pisze: jestem na drugim semestrze, więc jeszcze sporo drogi przede mną, ale cały czas zastanawiam się, jaką drogę obrać. Czy wybrać kierunek psychologia kliniczna czy osobowości, i ewentualnie, czy później, jeśli uznam, że wolę coś innego, na przykład psychologię biznesu jako studia podyplomowe, czy na przykład od razu, przykładowo psychologię biznesu lub inną drogę psychologii. Chodzi mi o to, która ścieżka da ewentualnie najwięcej możliwości. Czy możecie coś doradzić, zasugerować z waszej wiedzy czy doświadczenia? Natalio. Ja tak sobie myślę, teraz odniosę się do refleksji moich kolegów i koleżanek, którzy kończyli psychologię biznesu. Ich refleksja taka była, jest pewien rodzaj uogólnienia oczywiście na potrzeby tej rozmowy, była taka, że trudno jest się nauczyć na psychologii biznesu, jak robić biznes. Myślę, że wiecie, że biznesu się uczy w szkołach biznesowe, które mają po prostu no, dedykowaną kadrę, są przygotowane do tego i mam wrażenie, że na przykład kończąc psychologię biznesu, trudno jest potem wejść w obszar pracy terapeutycznej, gabinetowej czy jakiejkolwiek innej pomocowej z drugim człowiekiem, ponieważ wtedy omijają Was ważne przedmioty związane z diagnozą, z kontaktem, z wywiadem, z rozmową psychologiczną, te z obszaru specjalności klinicznej. Ja nie wiem, jak aktualnie teraz wygląda formuła nauczania. Kiedy ja studiowałam psychologię na SWPS-ie, to po drugim czy trzecim roku bodajże wybierało się specjalność tak zwaną. Ja wybrałam kliniczną i tam miałam
pulę przedmiotów klinicznych, które to były po prostu w moim odczuciu niezbędne do tego, żeby mieć jakiekolwiek podstawy do tego, żeby rozmawiać z drugą osobą, która potrzebuje pomocy, wsparcia. Natomiast koledzy, koleżanki, którzy wybrali specjalność biznesową, no to mieli takie przedmioty jak psychologia perswazji, reklamy, i ich ominęła ta część kliniczna. I obawiam się, jeżeli nadal to tak funkcjonuje, że wybierając ścieżkę psychologii biznesu, może być ciężej, tak? Po prostu wejść na ten obszar kliniczny. Natomiast ja myślę sobie, że to jest jeszcze za wcześnie, żeby podejmować takie decyzje. Nie wiem, kiedy nasza słuchaczka ma dokonać tego wyboru, ale myślę sobie, że tak naprawdę w ogóle studia z zakresu całej psychologii to dopiero jest gdzieś tak naprawdę wstęp. To jest takie przygotowanie o dużym poziomie ogólności i nawet będąc po psychologii biznesu można zrobić sobie jakieś uzupełniające szkolenia, tudzież studia podyplomowe, które umożliwią potem pracę zgodnie ze standardami etycznymi, zasadami profesjonalizmu w gabinecie. Nie wiem, czy ta wypowiedź jest wystarczająca? Może Paulina byś chciała coś dodać do tego? Ja to uważam podobnie. Gdzieś jak ja studiowałam, to też był ten taki pogląd, że faktycznie ta specjalność kliniczna daje większe w pewnym sensie pole do popisu, tak? Bo te inne podyplomówki, szkolenia i tak dalej, gdzieś mogą nam dać te różne ścieżki, możemy próbować różnych rzeczy. Ale też się spotkałam z tym, że osoby, które pracują w biznesie, kończyły tą psychologię kliniczną i uważają, że im to dużo dało. Można tu się trochę pokusić o to takie stwierdzenie, że ta specjalność kliniczna jest taka najbardziej ogólna, że tam się uczymy tych takich podstaw, które też się później przydają w różnych innych dziedzinach. No i można po prostu poszerzać tą wiedzę, ale tutaj też jeszcze do tego, że faktycznie ten drugi semestr, bo rozumiem, że drugi semestr pierwszego roku, to jest jeszcze ten taki moment, że chyba mało kto wie, w co chce iść. I też, żeby sobie nie narzucać, to głównie do tych osób, co dopiero zaczynają, żeby sobie nie narzucać tego takiego ciśnienia, żeby tam na pierwszym roku od razu wiedzieć, że tak, ja chcę to, to i tamto, bo tak naprawdę to się jeszcze milion razy może zmienić i żeby słuchać tutaj siebie i się też nie bać w razie czego próbować nowych rzeczy. I po prostu w razie czego zmienić, tak, jakąś tam ścieżkę rozwoju. Ja bardzo dziękuję Tobie, Natalio i Paulina za tak wyczerpującą odpowiedź. Jeżeli Pani pisze, że też chyba od trzeciego roku zależy mi bardziej na pracy z ludźmi, więc ta informacja mi dużo wyjaśniła, tak więc bardzo dziękuję. Tutaj pani Maja, bardzo dziękuję wam, dziewczyny, za tą odpowiedź. Ja jeszcze bym, jeśli mogę, Łukaszu, tak do pani Mali, jeśli pani już tak ma to sprecyzowane, to pani Maju, ja bardzo podobnie jak koleżanka Paulina zachęcam panią, bo wiem, że to już jest to wykonalne. Jeden z moich klientów tak właśnie zrobił, że w czasie studiów podejmował różne staże, praktyki, wolontariaty. Tak jak Paulina powiedziała, że najważniejsze jest doświadczenie. Nawet jeżeli to by się wiązało z pracą za darmo, to myślę, że to jest bardzo ważne, żeby móc poznawać te obszary pracy, bo to przyspieszy tak naprawdę pani potem dalszą ścieżkę rozwoju. Także ja tutaj bardzo zachęcam, bo też sama doświadczyłam w pracy wolontaryjnej i uważam, że to są jedne z moich najcenniejszych doświadczeń, kiedy się, wiecie, zastanawiałam, kto bardziej pomocy potrzebował, ja czy te osoby, bo to były po prostu moje początki pracy, gdzie ja byłam bardzo spięta, przejęta rolą, w której znajdowałam się i teraz widzę je z perspektywy czasu jako jedno z najcenniejszych doświadczeń. Także bardzo tutaj pani Maju zachęcamy do różnych form aktywności przy szpitalnych oddziałach, różnych poradniach. Bardzo dziękuję. Wracając, Paulina, do Twoich początków, bo jesteś świeżo po studiach, ale prócz wiedzy psychologicznej posiadasz również dosyć sporą wiedzę odnośnie kreowania wizerunku, kształtowania swojego wizerunku. Stąd moje pytanie, czy
Istnieje określony model dress code psychologa, jak kreować i ukształtować swój wizerunek. I też zwracam się z tym pytaniem do Natalii później właśnie, czy jest właśnie taki model dress code'u psychologa. Paulina, czy możesz powiedzieć? Ja uważam, że to jest tak naprawdę mocno zależne od tego, gdzie pracujemy, tak, i czy osoba, która nas zatrudnia, nam coś narzuca. Ja trafiłam do takiego super miejsca, że nikt mi nic nie narzuca i uważam, że najważniejsze jest to, żeby znaleźć takie miejsce, w którym my się czujemy jak najbardziej sobą. Ja na przykład jestem z tych osób, co, no ja w ogóle tak terapeutycznie gdzieś pracuję mocno na luzie. Tak ja i przechodzę na ty, i u mnie można, nie wiem, przeklinać, żartować, no to nie jest taka... troszeczkę inaczej, ale ja się w tym dobrze czuję. Dzięki temu też pokazuję, że ja się w tym dobrze czuję i ludzie, którzy szukają podobnych... można powiedzieć nawet wartości, też się w tym odnajdują i się w tym dobrze czują. I to samo chodzi o ubiór. No faktycznie wiadomo, że nie chodzę może, nie wiem, no, w stroju kąpielowym do pracy, tak, czy coś takiego. No są gdzieś tam te pewne plus minus, tak, czego bym nie założyła. No ale na przykład mi się zdarza chodzić do pracy w dresie. Tak, bo wiem, że na przykład osoby, które do mnie przychodzą, również sobie przyjdą w tym dresie na luzie, tak, czy tam w jakichś, nie wiem, leggingsach, czy coś takiego i się czują tak bardziej swobodnie. Też to jest kwestia tego, jak my się właśnie czujemy. No ja nie przepadam w ogóle za tym, jak ja się ubieram tak bardziej elegancko. Nie lubię, po prostu się w tym nie czuję. I może to też wynika z tego, że ja pracuję gdzieś tam, no z, można powiedzieć, z młodymi osobami, z nastolatkami dużo, więc też mam wrażenie, że akurat nastolatki, młodzi ludzie bardziej się otwierają, jeżeli widzą pewne podobieństwa. No tak, przy nastolatkach to jest też kwestia takiego, że no, nie czują się jak z nauczycielem, tak, czy typowo w szkole, tylko jednak ta relacja jest troszeczkę inna. Więc tutaj jak najbardziej z tym kreowaniem w ogóle wizerunku, tak jak na TikToku, na Instagramie, to jest kwestia autentyczności. Ja tam jestem taka sama, jak jestem no, prywatnie. No, ja troszeczkę też odchodzę od tego, że psycholog to ma być biała karta. Oczywiście nie o wszystkich rzeczach prywatnych mówię, ale niektóre jakieś tam informacje, które uważam, że nie zaszkodzą, wręcz pomogą w niektórych momentach terapeutycznych, to faktycznie gdzieś tam to ujawniam. Więc to kreowanie wizerunku i to jest głównie to, żeby być w pracy takimi, jak faktycznie jesteśmy, bo inaczej się gdzieś bardzo łatwo można w tym rozjechać, tak, bo jak ja bym próbowała udawać bardzo elegancką osobę, to mi by, no, nie dość, że byłoby to dla mnie jeszcze bardziej trudne w ogóle w tej pracy, która już jest trudna, to też ludzie to czują, że to jest sztuczne, że to jest wręcz czasami takie fałszywe, można powiedzieć. Więc tutaj głównie ta autentyczność i znajdowanie sobie miejsca pracy takiego, gdzie my będziemy w ogóle mogli być sobą. Natalio, czyli to, o czym mówiłaś wcześniej, potwierdza Paulina, czyli autentyczność, autentyczność, autentyczność. Więc jak ty uważasz, czy jest jakiś określony dress code psychologa? Czy warto kreować, kształtować swój wizerunek zawodowy? Jak do tego podejść? Ja tutaj jestem bardzo zbieżna z wypowiedzią Pauliny, bo myślę, słuchajcie, na podstawie już tam troszeczkę pracy, że ta właśnie autentyczność też się przejawia w naszym wyglądzie. I myślę sobie też o pewnym, o autentyczności, ale też o pewnej adekwatności. Myślę sobie, słuchajcie, że kiedy idę do pracy, to zawsze sprawdzam, no pewne rzeczy sprawdzam po prostu, jak ja się ze sobą czuję w danym stroju, tak? Bo nie chciałabym, żeby na przykład mój dyskomfort był potem gdzieś tam
czynnikiem zakłócającym w relacji terapeutycznej. Przykładowo, nie chodzę w szpilkach, no to nie wyobrażam sobie, że będę chodziła do gabinetu w szpilkach. Chodzę w eleganckich butach, lakierkach czy łękach takich na obcasie 2 cm i z tym jestem bardzo okej i jestem spójna. I myślę o tym, co Paulina powiedziała, że my jako ludzie mamy takie, wiecie, antenki na spójność i w naszej pracy terapeutycznej bardzo ważne jest, żeby być spójnym, bo jak my nie będziemy spójni, to nasi klienci będą to wyczuwali, nie będą się czuli bezpiecznie, my się nie będziemy czuli bezpiecznie, a to, co na przykład dla mnie jest najistotniejsze w pracy terapeutycznej, to relacja terapeutyczna. Im dłużej pracuję, tym bardziej uważam, że najważniejsza jest relacja terapeutyczna i że to ona w głównej mierze decyduje o powodzeniu lub niepowodzeniu terapii, a na nią właśnie wpływa to, jakimi my jesteśmy osobami. I ja być może, nie wiem, narażę się teraz kolegom, koleżankom, uważam, że przede wszystkim ja w mojej pracy jestem człowiekiem. Potem jestem psychoterapeutką, psycholożką, jakąś tam specjalistką w danej dziedzinie. Myślę sobie o tym pierwotnym głosie, który prowadził mnie przez tą ścieżkę całej drogi edukacji i też o takim wewnętrznym poczuciu, co nadaje sens mojemu życiu temu i też daje mi motywację do dalszego właśnie działania, pokonywania tych różnych trudności, to jest to, co leżało u podstaw, że ja chciałam pracować z drugim człowiekiem. I myślę, słuchajcie, że to nie ma tak naprawdę znaczenia tak dużo na zewnątrz. To, co się dzieje na zewnątrz, nie jest tak istotne jak to, jak my jesteśmy wewnętrznie poukładani. Stąd ja bardzo dbam o to, żeby przede wszystkim pracować nad swoim wnętrzem, chodzić na terapię własną, rozwijać się, robić rzeczy, które sprawiają, że my się dobrze sami z sobą czujemy, sami z sobą dobrze, dzięki którym się czujemy, mieć naładowane baterie. Ja mam różne, słuchajcie, sposoby na to, żeby właśnie dbać o swój dobrostan, bo wiem, że to jest moja odpowiedzialność, żebym ja była w dobrej kondycji, bo dzięki temu klienci mogą czuć się bezpiecznie w relacji ze mną. Także myślę, że tutaj właśnie ta autentyczność i oczywiście są pewne zasady, standardy, których ja akurat bardzo staram się przestrzegać, bo jednym z moich pasji jest gdzieś tam poznawanie zasad savoir-vivre, etykiety, tak? I gdzieś tam sobie to zawsze uwzględniam, no ale nie ukrywam, że na przykład daję pierwszeństwo po prostu temu, jak ja się z tym mam, bo wiem, że będę wtedy po prostu dobrze pracowała, będę w dobrej postawie wobec klientów i całego zespołu mentali. Ja tu dodam też do tego, że no taką, można powiedzieć, bardzo dużą częścią tej pracy własnej już osób, które przychodzą do nas na terapię, jest to, żeby faktycznie odnalazły siebie, żeby wierzyły w te swoje różne zasoby, żeby faktycznie nie gdzieś tam nie zrzucały na bok czegoś, co czują, były właśnie spójne, żeby się czuły dobrze ze sobą. No i tu wchodzimy na wszelkie możliwe, no na wszelkie możliwe takie małe, jak ja to zawsze mówię, małe kuleczki życiowe, tak? Także jeżeli my chcemy komuś przekazać, żeby uwierzył na przykład w siebie, żeby podniósł swoją samoocenę, żeby się czuł dobrze ze sobą bez względu na to, nie wiem, no co ma, jak wygląda, co ma na sobie i tak dalej, jeżeli to jest spójne i fajne dla tej osoby, to okej. Więc no ciężko byłoby komuś to przekazać, jeżeli my byśmy się tak nie zachowywały, tak? Tego też gdzieś tam nie pokazywały. Często zdarza się, że jesteśmy dobrze przygotowani merytorycznie. Mamy teczkę certyfikatu, ukończone szkolenia, czy zdobyte uprawnienia. I po ukończeniu studiów z dyplomem psychologa do naszego gabinetu nikt nie puka. Paulina. Jak temu zaradzić? Czy social media to współczesny model komunikacji z pacjentem? Czy social media to podstawa w zawodzie psychologa w tych czasach? Wiem, że masz też pacjentów, którzy zauważyli ciebie właśnie na TikToku, ale zanim odpowiesz na to pytanie, chciałbym też zadać Natalii jedno pytanie, na które chciałbym, żeby później też odpowiedziała, odnośnie współpracy ze studentami, bo wiem, że bardzo chętnie angażujesz się w różne projekty, czego przykładem są chociażby niedawno przeprowadzone przez Mentali Centrum warsztaty z art terapii i chciałbym właśnie też
o tym, żebyś nam opowiedziała po tym, jak Paulina odpowie na pytanie. Dobrze, to ja pozwolę sobie w tym czasie zrobić krótkie notatki, żeby wyjść z pewnymi propozycjami. Dobrze, oczywiście. To tak, tutaj zaczynając od tego, że na przykład mamy te skończone studia, jakieś tam kursy czy coś takiego, chcemy, żeby był pełny grafik, no rzadko tak jest, że na początku drogi faktycznie ten pełny grafik jest i na to się w pewnym sensie trzeba przygotować. Więc tutaj w ogóle jeszcze tak trochę wracając do poprzedniego pytania, jeżeli mamy taką sytuację na przykład życiową, że praca na początku po 2 godziny dziennie będzie dla nas stresująca, na przykład ze względów finansowych albo ogólnie takich naszych własnych, tak? Są osoby, które lubią więcej pracować, są osoby, które lubią mniej, więc tutaj można robić troszeczkę tak na zakładkę, tak, żeby gdzieś na przykład w gabinecie zaczynać jako taka praca dodatkowa, gdzieś tam w weekendy na przykład, że i im więcej mamy osób, ja tak na przykład zaczynałam, także najpierw zaczynałam 2 dni, kolejny dzień i gdzieś teraz pracuję głównie w gabinecie, więc też, żeby sobie nie stawiać takiego, że o nie, w pierwszym miesiącu mam, nie wiem, 3 osoby, a nie całego grafiku, to i tak już jest super. Bo po pierwsze, zanim przejdę do tych wszystkich mediów społecznościowych, to działa coś takiego, uważam, że bardzo dobrze to w ogóle działa, jak ta poczta pantoflowa. I faktycznie, jeżeli ktoś się czuje u nas fajnie, to komuś nas poleci i tak dalej, i tak dalej. Ja tu akurat widzę to, jak współpracuję z dziećmi, że jedna mama drugiej mamie powie, że tu dziecko ze mną fajnie współpracuje, gdzieś te polecenia i to też jest bardzo fajne. A odnośnie tych wszystkich mediów społecznościowych, no to ja uważam, że w dzisiejszych czasach jest to ważne. Może nie najważniejsze oczywiście, ale jest to ważne, żeby gdzieś tam się trochę pokazać jak pracujemy. No ja tu nigdy też nie ukrywam i zawsze to mówię na każdej pierwszej wizycie, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta wizyta jest stresująca. Po prostu, bo gdzieś nie do końca na przykład czasami wiemy, jakie będą pytania, jak to wygląda, co ja w ogóle będę chciała od tych osób i tak dalej, i tak dalej. Więc też czasami jest po prostu łatwiej, jak mnie gdzieś tam widać na TikToku, na przykład nie, no widać w ogóle po pierwsze, jak wyglądam, więc to już jest gdzieś, no ktoś może sobie jakoś ułożyć to w głowie, że już mnie kojarzy, tak? Po drugie na przykład mój głos. To jak ja mówię, co mówię. Też akurat ja tam na TikToku często dodaję takie filmiki, jak wygląda ta pierwsza wizyta, tak? Myśmy też dodawały takie filmiki, żeby się przedstawić, więc ja od razu też mówię, jak ja pracuję, co ja robię, tak samo jak dziewczyny, tak? Że co jest dla nich ważne, jak pracują, co też w tej pracy pokazują, także to od razu już ktoś może sobie zobaczyć i na przykład stwierdzić, a nie, to tu nie, bo tu mi coś nie pasuje, tak? Albo o, to tu pójdę, bo tutaj wiem, że się odnajdę, więc to uważam, że no, że pomaga na pewno, tak, mam kilka osób z TikToka, że tak powiem, gdzieś tam mnie przyuważyły, faktycznie się umówiły i no po różnych filmikach, nie? Tam jedna osoba jest faktycznie z tego przedstawienia, inna zupełnie z innego, jeszcze inna gdzieś tam, no ale na przykład dzięki temu mam cały grafik zapełniony i wręcz w tym momencie trochę nawet kolejkę, że brakuje mi czasami godzin. I no też, żeby się po prostu tego nie bać, tak, bo to jest trochę takie wyjście ze strefy komfortu, że nie, no ja muszę nagrać filmik, się pokazać, coś powiedzieć, a może nie. A oczywiście tutaj też wchodzi to, że a czy to jest zgodne z kodeksem pracy i tak dalej. No też nie zapominajmy, że my na tym TikToku przekazujemy te treści, które dla nas są ważne, tak, które są spójne z nami, z naszą pracą. Tutaj nikt nam, nie wiem, no, nie każe robić czegoś, co jest wbrew nam. My akurat każda z nas ma jakąś tam swoją, bym powiedziała, taką działkę i same sobie dobieramy tak naprawdę, o czym chcemy mówić, jak chcemy mówić.
I uważam, że też na przykład dla tego młodego pokolenia, gdzieś ten TikTok, Instagram, to są takie miejsca, gdzie ci ludzie głównie siedzą, tak? Gdzie to jest dla nich na przykład dużo bardziej takie intuicyjne, niż na przykład, no nie wiem, nawet jakieś takie platformy, gdzie można się zapisać, żeby znaleźć specjalistę. Natalio, czy możesz powiedzieć właśnie nam, studentom, o tych warsztatach art terapii, gdzie zgłosili się właśnie do Centrum Mentali Studenci we Wrocławiu z prośbą o taką możliwość. My również poznaliśmy się poprzez skierowanie do Was prośby o kontakt. Jesteście centrum otwartym na studentów, na ludzi, na nowe inicjatywy. Opowiedz o tej właśnie ostatniej. Dobrze, dobrze, bardzo chętnie opowiem, bo chciałabym tym samym też potraktować to jako zaproszenie Was. Jeśli macie jakieś pomysły, to my bardzo chętnie jesteśmy bardzo otwartym centrum na różne inicjatywy i już powiem, jak to wyglądało. Pewnego dnia otwieram z rana komputer i widzę, że przyszedł bardzo długi mail na nasz adres kontakt@mentali. Bardzo doceniłam wkład, jaki był włożony w tego maila, w jego napisanie. Od razu postanowiłam, że piszę do tej osoby, czyli szefowej tego Stowarzyszenia Studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Napisałam maila, że oczywiście chętnie się z panią spotkam. Pani na rozmowę się przygotowała, przedstawiła prośbę. I ja sobie przypomniałam siebie z czasów gdzieś tam dawnych, studenckich, i pomyślałam sobie, że bardzo mnie poruszyło to, że grupa studentów wkłada tak dużo pracy, żeby móc pokazać swoim kolegom, koleżankom, w jaki inny, powiedzmy, zdrowszy sposób można radzić sobie z różnymi trudnościami, czyli ze stresem, z dietą i innymi takimi sprawami, tak, około emocjonalnymi. I w ten sposób powstała inicjatywa. Pani na początku chciała, abym ja pokazała studentom, jak można wykorzystać właśnie malarstwo te intuicyjne jako formę arteterapii do radzenia sobie ze stresem. Ja pomyślałam, że nie będziemy się ograniczały, bo dziewczyny Paulina, Michalina i Malwina miały przygotowane też inne programy warsztatów, stąd też pozwoliłam sobie po uprzednim porozmawianiu z dziewczynami zaproponować, że możemy zrobić cykl takich warsztatów dla studentów. Czyli był to cykl, który składał się z warsztatów na temat diety, na temat stresu i na temat malarstwa intuicyjnego. I bodajże 15 kwietnia odbędą się ostatnie z tych trzech warsztatów i w ten sposób została nawiązana współpraca. Jako że ja bardzo wspieram takie inicjatywy, to też w naszym centrum jest taka przestrzeń do takich projektów, pomysłów. Chcę w ten sposób Was zaprosić, jeżeli macie jakieś pytania, propozycje wspólnych działań, które mają na celu szerzenie wiedzy z zakresu zdrowia emocjonalnego, propagowania, standaryzacji pewnych rzeczy, normalizacji tematów tabu, trudnych. To jak najbardziej my jesteśmy tutaj otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje. Możemy się spotkać, umówić na jakiegoś kola dłuższego, krótszego. Także jesteśmy na takie rzeczy bardzo otwarci. Dziewczyny, w takim razie powiedzcie jeszcze, gdzie was szukać, bo my już to wiemy, ale nasi słuchacze jeszcze nie. Powiedzcie, gdzie możemy was znaleźć, gdzie Paulina ciebie na TikToku można zobaczyć, gdzie można poczytać o was na waszej stronie internetowej, gdzie możemy was znaleźć na Instagramie, żeby podpatrzeć, jak wy to robicie, bo obserwując, można się wiele nauczyć. Tak, no nas można w sumie znaleźć wszędzie, tak naprawdę. Głównie właśnie tutaj ja może powiem o Instagramie i o TikToku. Także na Instagramie nazywamy się Mentali Centrum i druga odnoga to jest Mentali Intymnie. I na obu tych kanałach. Tak, można to tak nazwać. I tam się dzielimy wiedzą i też
Na relacje dodajemy dużo rzeczy, dodajemy rolki na Instagramie, na TikToku nazywamy się tak samo, jak gdzieś tam wpiszecie mentali, to też się pojawi. Tam się i dzielimy taką codzienną jakąś wiedzą, czasami ja nagrywam jakieś takie z takim na przykład, że zadajmy sobie dzisiaj jakieś pytanie, pokazujemy też co robimy. Także tutaj na tym też jesteśmy na Facebooku, tam jest więcej takich treści do poczytania. Mamy też stronę internetową. Też Michalina akurat tutaj z nami głównie gdzieś tam działa w tych takich artykułach. Także można nas tam znaleźć, odszukać też, jeżeli ktoś by chciał poczytać więcej w ogóle informacji tak o każdej z nas, to też tam jest to wszystko zawarte. Ja też myślę, że można do nas napisać po prostu maila na adres kontakt@mentali.pl. Gdyby ktoś z Was tutaj miał jakieś, słuchajcie, pytanie, którego nie chciał zadać publicznie, to jak najbardziej my tutaj chętnie służymy pomocą, podzielimy się, jeżeli będziemy mogły, wiedzą, doświadczeniem, także nie krępujcie się, tylko po prostu odzywajcie się, jedna z nas, czy któraś z naszych koleżanek lub kolegów na pewno odpowie. Warto, słuchajcie, pytać. Ja też na swojej ścieżce spotkałam wielu życzliwych osób, z którym jestem wdzięczna za to, że poświęciły ten czas, stąd my też mamy taką działalność, gdzie no po prostu chcemy szerzyć wiedzę, tak żeby ona była dostępna i nie bójcie się pytać. Naprawdę warto pytać, pisać maile, sprawdzać. Tu jeszcze pojawiło się takie pytanie od pani Małgorzaty Anny. Czy jest możliwość odbycia u Państwa praktyk? Jeżeli tak, to w jakiej formie? Na ten moment nie mamy takiej możliwości, także prosimy gdzieś tam obserwować. Jeżeli taka możliwość będzie, to na pewno będziemy mieli taką informację na stronie naszej mentali.pl. Dziewczyny, ja chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za poświęcony czas na dzisiejsze spotkanie, bo nierzadko, nieczęsto o tym mówię, ale przygotowanie takiego webinaru to nie jest godzina, gdzie 15 minut przed 18 spotykamy się i zaczynamy, tylko jest to wiele spotkań i doprecyzowywania różnych tematów i różnych pytań. I chciałbym wyjątkowo właśnie podziękować Natalii i Paulinie za ten czas, ponieważ na co dzień pracują w gabinecie, często do 21, a nawet i dłużej w weekendy, bo tak mają klientów. I chciałem Wam, dziewczyny, bardzo serdecznie podziękować za to, że znalazłyście czas i zechciałyście się z nami podzielić tą wiedzą, której nie uzyskamy, nie posiadając doświadczenia, ponieważ nie jest to wiedza książkowa, tylko praktyczna, więc bardzo dziękuję. My również się bardzo cieszymy, dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że możemy się dzielić naszą wiedzą i doświadczeniem. Ja również chciałam przy okazji Tobie, Łukaszu, bardzo podziękować tutaj wszystkim słuchaczom, którzy pojawili się na tym spotkaniu albo też będą odsłuchiwali ten webinar. Korzystając z okazji też chciałabym bardzo podziękować całemu zespołowi Mentali Centrum, który tworzymy i też osobom, które pracują w tle, których nigdy nie było na przykład widać w mediach społecznościowych, a po prostu robią kawał dobrej roboty. Także wszystkim, korzystając z okazji, chciałam bardzo podziękować i też podzielić się taką moją myślą, która dotyczy tego, że żyjemy w czasach, gdzie dobrze jest łączyć potencjały nasze, talenty, bo dzięki temu działamy w sposób synergiczny i możemy dużo razem robić dobrego dla innych i dla siebie. Ja bym też chciała bardzo podziękować wszystkim tutaj, bo to jest też bardzo fajne doświadczenie, gdzieś się tak wypowiedzieć na temat tych swoich doświadczeń i takie ostatnie zdanie dla osób, które tam są na początku tej swojej drogi, żeby się po prostu nie bać, próbować i też jeżeli czegoś nie czujemy,
to żeby po prostu na siłę w to nie iść, bo to nie znaczy, że to jest, nie wiem, jakaś porażka czy coś takiego. Pamiętajcie, że porażka to jest tylko wtedy, w pewnym sensie, jeżeli się poddajemy. A zrezygnowanie z jakiejś ścieżki na rzecz czegoś innego, czasami zupełnie w ogóle innego, to jest po prostu też zrozumienie siebie, tak, i postawienie siebie jako najwyższej wartości, i uważam, że tym się trzeba kierować. Ja, żegnając naszych widzów i was, chciałbym zacytować zdanie mojej koleżanki z koła naukowego, Danusi. Bardzo wartościowy webinar. Serdecznie dziękuję za podzielenie się niesamowicie cennymi informacjami związanymi z prawdziwą, praktyczną odsłoną pracy psychologa. Super spędzony poniedziałkowy wieczór. Dzięki wam. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia, moi drodzy, w kwietniu na kolejnym już niestety zamkniętym webinarze z Michaliną z Centrum Mentali, seksuologiem, o którym porozmawiamy o różnych sferach seksualności człowieka. Tymczasem dziękuję bardzo Natalii, Paulinie, dziękuję wam za poświęcony nam czas, dziękuję za aktywność, za pytania. Do zobaczenia za miesiąc. Wszystkiego dobrego, dobranoc. Do zobaczenia. Trzymajcie się i powodzenia.